Działka podlana, więc czas na czytanie książki. Czapeczka jest, bo dzisiaj słońce świeci naprawdę, naprawdę mocno. Tam jest działeczka nasza. Zabieram się za czytanie książki. Jest godzina 14. Jakoś dzisiaj jestem taki małomówny. Dzisiaj dziewiątka. Zjadłem sobie pomidorki, są pyszne. Tak. Pięknie przebywać wśród natury. Dobrze, że w dziewiątce pustka w głowie. Człowiek idzie za swoją intuicją. Podąża za wolną wolą. Okej, idzie pan z krawatem. Ciekawe, gdzie on idzie tutaj na działce. Czy nie na działce, tylko tam się... Albo tędy można przejść. Praca w biurze. Czy ludzie są szczęśliwi, pracując w biurze, w zamkniętych pomieszczeniach? Nie jestem już na etacie od stycznia. Mamy wrzesień, 9 miesięcy już. Czyli jakiś przełom dzisiaj. Znaczy w ogóle w tym wrześniu są zawsze przełomy, jak dla mnie. Zaczyna się nowy rok numerologiczny. Dla mnie będzie dziewiątka. Byłem w ósemce, teraz w dziewiątce, także no, powiem wam, jest grubo. Nie wiem, z czym to się będzie wiązało. W ogóle mam uczucie, że idę pod prąd. Ale tak sobie wybrałem. Każdy z nas wybiera swoją ścieżkę. Wybrałem tak, ale też nie bez kozery. Bez kitu byłem poddany wszelkim działaniom też i zewnętrznym, które doprowadziły do tego wyboru. Samochód. Mam w ogóle 2500, nie, ile tam ten samochód? Nie wiem nawet. Ileś tysięcy w kredycie. Policja mnie zatrzymała. Dlaczego ja w ogóle nie zrobiłem jakichś papierów czy czegoś? Nie interesowało mnie to. Teraz stoi samochód, nie jeżdżę nim. I w ogóle nie mam go z czego spłacać, bo mam 300 funtów na koncie, a karta kredytowa minus ponad 2000, czy tam 2000. Już nawet nie zaglądam do tego wszystkiego. Suplementy i tak dzisiaj kupię i będę dotąd kupował sobie suplementy, aż mi pieniędzy starczy. Umiem zarabiać kasę. I to pokazał mi wszechświat, że nieraz zarobiłem dużo, znaczy jak dla mnie dużo pieniędzy, bo jednego miesiąca potrafiłem kiedyś zarobić tam 3000 funtów. No to jak dla mnie sporo to było. A jakby tak każdego zarabiać, ale właśnie o to chodzi. Co by się ze mną stało, jakbym miał dużo pieniędzy? Na pewno bym tu nie siedział dzisiaj. W ogródku, jedząc pomidory, robiąc sobie głodówki, robiąc oddechy i takie różne rzeczy. A może i bym siedział? Nie. No raczej nie. Na pewno nie tu. Jakbym miał kasę, to bym siedział teraz, na Wysocku. To jakbym teraz miał dużo pieniędzy. Na Wysocku budował dom kopułowy i tam organizował przestrzeń. Wizja Wysocka jest naprawdę ogromna, przewspaniała. Czy da się to zrobić bez pieniędzy? No raczej nie na dzisiejszy czas. Dlatego potrzebne mi jest dużo kasy. 500 tysięcy złotych by starczyło. 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy funtów by było jeszcze lepiej. Ale 500 tysięcy.
Tak, żeby wszystko szło zgodnie z planem. Znaczy zgodnie z planem to by było jeszcze więcej niż z planem. Ale 500 tysięcy, żeby po prostu pięknie, wszystko gładko. Bez jakichś większych stresów. Tylko czy właśnie o to chodzi, czy nie byłoby za łatwo? Jakby to tak łatwo było właśnie z tym 500 tysięcy, co wpadamy, budujemy i jest. Nie, trzeba zarobić. Ale może, ale jak, ale jak? Da się zarobić 500 tysięcy w miesiąc nawet przecież. Jak? Jak mam zarobić 500 tysięcy złotych w miesiąc? Pokaż mi. Powiedz mi. Wiem, że jest ogromne, są pieniądze w ogóle do dyspozycji w tym wszechświecie całym naszym, na naszej ziemi. Co mam robić? Dzisiaj siedzę sobie tutaj i dobrze się czuję. Moim marzeniem, pragnieniem jest, żeby codziennie właśnie sobie tak siedzieć. Wśród przyrody. Przyjmować ludzi, którzy potrzebują. Potrzebują. Przyjmować ludzi, którzy są gotowi na transformację. Bo na Wysocku będzie właśnie, jest miejsce, gdzie uzdrawiam. Uzdrawiam ludzi, którzy są gotowi na transformację. Robimy oddechy, wchodzimy do zimnej wody, rozmowy, sesje i tak dalej, takie rzeczy. Plus siejemy konopie, robimy z konopi różne rzeczy. Nieraz opowiadałem to już wielu osobom. Jeszcze tego nie nagrywałem, chyba nie pamiętam. Książka teraz. W ogóle mam napisać 15 stron do książki. Do... No jeszcze miesiąc chyba niecały, za miesiąc. Jeszcze nie zacząłem nic pisać. Znaczy, zacząłem pisać takie różne swoje przemyślenia różne i tak dalej. Pomysł się już pokazał też na książce podczas niejednych oddechów. Dlaczego ja tak to wszystko wstrzymuję? O co chodzi? Nie siądę, nie zrobię. Tylko po prostu jakieś rozkwinki mam. Ale jednak dzisiaj przyszedłem na działkę i sobie siedzę. Będę czytał książkę. Książkę czytam. Książkę. Anastazja. Czwarta część. Codziennie czytam przynajmniej godzinę. Oczywiście czasami więcej. O, jest Anastazja. Stworzenie. Czytam książki w taki sposób, że ja je po prostu przeżywam. Ja idę razem z nimi, żyję z tymi książkami, które czytam. Co przyniesie ten nów? Wchodzimy w 2021 teraz. Nowa wibracja piątki. Piątki wszystko się zaczęło u mnie, w sumie. Byłem też piąty na liście w podstawówce, w szkole. Daję słoneczko. No nic, dziękuję bardzo. Znaczy no nic. Nie trzeba dużo mówić, żeby zrozumieć słowa, które płyną z mojej duszy. Tyle pomysłów, projektów w głowie, a dlaczego ja tego nie robię? Zamówiona wczoraj została fototapeta. Już chyba, już przełamuję się z tym moim pokazaniem w ogóle, co ja chcę mówić i robić. Dlaczego mi takie myśli przychodzą, co mam robić i mówić? Chodzę dlatego w takich portkach.
Nie jestem tacy jak wszyscy. Nie jestem, jestem. Ale też i jestem. Wyróżniałem się zawsze swoją indywidualnością i w ogóle postępowaniem w tym świecie. Odnalazłem wiele osób, które też wyróżniają się swoją indywidualnością i postępowaniem. Coraz więcej takich osób spotykam. Dokąd idziemy? I dlaczego mi, mówię o sobie, zostały zabrane pieniądze? Mógłbym zarabiać naprawdę dobrze. Być gdzieś na jakimś tam stanowisku i tak dalej. W hotelu jakimś menadżerem. W fabryce też. Nauczyłem się jeździć forkliftem. Mógłbym wiele rzeczy robić i zarabiać dobre pieniądze. W sensie najwidoczniej za małe. Bo ja zarabiam miliony. Jak może człowiek z umysłem milionera zarabiać tysiące? Przyjdzie to wszystko, co ma przyjść. W odpowiednim czasie. Jak będę gotowy? Jestem dzisiaj gotowy na to, o czym myślę i co robię przede wszystkim. Jakie działania robię. Na przykład bez większych, bez żadnych praktycznie ciśnień czytam książkę. A dlaczego nie nagrywam niczego online, na żywo? Dlaczego nie dzielę się tym, co mi przychodzi? Tam popisane mam różne rzeczy. Widocznie ma przyjść odpowiedni czas, ale kto czeka? Ja czekam, czy wszechświat czeka? Czy odbiorcy czekają na to wszystko? O czym ja w ogóle myślę? Mam robić to dla siebie, a nie dla kogoś. Jednak mam ogromną intencję, by to, co pojawi się z moich słów do większej ilości ludzi, wpłynęło na nich pozytywnie, żeby oni też zaczęli transformować swoje życie na takie, jakie zawsze pragnęli, jaka ich była pierwotna myśl, jak tu się narodzili, przyszli na świat, na tą ziemię, gdzie jesteśmy najpotężniejszymi w ogóle istotami. Uwaga, nowa wiadomość. Jesteśmy najpotężniejszymi... Czekaj, żeby mi oczy było widać, bo to jest... Jesteśmy najpotężniejszymi istotami, stworzeniami w ogóle we wszechświecie. Najpotężniejszymi. Mamy największą moc tworzenia, kreacji i wszystkiego, czego sobie tylko zamarzymy. To dlaczego jest tak, jak jest? Najpotężniejsze istoty w ogóle na Ziemi. We wszechświecie. Każdy chce być człowiekiem we wszechświecie. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Matka, Ziemia, Ojciec, Bóg. Jakich innych jeszcze rodziców chciałbyś mieć? Potężnie się czuję. Przyjdzie czas. Mimo tego całego zgiełku, mimo tego wszystkiego, i tak jestem spokojny. Mam wybuchy różnych krzyków, ale uwalniam te emocje. Bo żeby nie wybuchać, to bym musiał siedzieć w pustelni. Tyle tu jest energii dookoła. Emocji wszystkich ludzi. Nie dość, że tyle emocji ludzi, to jeszcze ogarnij swoje emocje. Znalazłem sposób na to. Oddaję wszystko ziemi. Codziennie rano robię oddechy. Oddaję ziemi wszystkie lęki, strachy, złości, bóle. Dlaczego ja cały czas o tym mówię i to powtarzam? Lubię patrzeć, jak latają ptaki dookoła.
Wieje wiatr. Kołyszą się na wietrze różne roślinki. Nie umiem ich nazywać jeszcze. Nie umiem jeszcze nazywać tych wszystkich roślin, ale zachwycam się nimi. Adam był pierwszy, który nazwał wszystkie rośliny. A dlaczego ja nie potrafię nazwać jeszcze wszystkich roślin, które spotykam na drodze? Kiedyś wystarczyło, że spojrzał i on nazywał. Skąd on brał te nazwy w ogóle? Kto je nazwał, te wszystkie rośliny? Kwiaty, warzywa, owoce, drzewa. Kto je ponazywał? Kto im dał imię, tożsamość? Jak? Na jakiej? W jakim? Jak to się zapytać? Na jakiej podstawie coś jest nazwane trawą, a coś innego jest nazwane liściem? No dzisiaj wiemy kształt i tak dalej, ale kto pierwszy o tym powiedział, poinformował nas, wykreował? Przecież to my ludzie wykreowaliśmy to wszystko dookoła nas. My to przede wszystkim nazwaliśmy. To dlaczego tak bardzo niezrozumiałe jest wiele oddziaływań roślin na nasz organizm? Dlaczego tak bardzo i tak mało wiemy o ziemi, o tym, co na niej rośnie, żyje, skoro my to wykreowaliśmy, mało tego, my to nazwaliśmy? Dlaczego? 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 Ja wiem dlaczego. No dobra, ja mam taką informację. Przeczytałem kiedyś artykuł, że 16... Kawałek pomidora. Że 16,5 tysiąca lat temu na planecie został zawarty traktat, czy jakieś tam porozumienie, czy jakieś tam pismo w ogóle. Nie wiem, jak to tam było napisane w tym artykule, już nie pamiętam. I tam jest powiedziane, że Ziemia, przedstawiciele Ziemi, ludzie, właśnie my, najpotężniejsi we wszechświecie, straciliśmy pozycję w Radzie Międzygalaktycznej. Cokolwiek Rada Międzygalaktyczna oznacza i jest, nie wiem, ja jeszcze tam nie byłem, ale chętnie się przejdę i porozmawiam z tymi międzygalaktycznymi zarządcami, czy ktokolwiek jest radcami, skoro to się nazywa rada, i sobie z nimi porozmawiam, poznam ich, po prostu nawiążę relacje. Jak z każdym człowiekiem, istotą, którego spotykam na swojej drodze. Rada Międzygalaktyczna, proszę Państwa. I tak, straciliśmy tam pozycję 16,5 tysiąca lat temu i od tamtej pory zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Mi nie wiedzą, mi nieznane, okej? Wiem tylko, co się dzisiaj dzieje. Tu i teraz żyję na tej ziemi od 36 lat. Jest to bardzo, bardzo krótki czas. I wiem, co się teraz dzieje. Nie wiem, co się działo 1000 lat temu, 2005, 16 tysięcy lat temu i w ogóle wstecz. Nie wiem, nie byłem tam, a jak byłem, to nie pamiętam. Z różnych informacji wiem, że mogłem być w różnych momentach Ziemi. Nawet jest duże prawdopodobieństwo, że byłem pierwszym człowiekiem na Ziemi. Synem Bożym właśnie. Czyli ta dusza, co nie? Bo to nie chodzi o to, że fizycznie mógłbym być czy nie być. Ja byłem tam duchowo. Tą pamięć można odczytać w jakiś sposób. Ale jaki? Ile wiesz na ten moment? Przecież mówi się, że cała wiedza zawarta jest w przyrodzie, zawarta jest w tym wszystkim, co nas otacza. Co trzeba robić, żeby tą wiedzę i tą informację odbierać w sposób klarowny, czysty i zrozumiały?
Myślę, że najlepiej jest przebywać codziennie wśród tej przyrody, kontaktować się z nią, uczyć się jej. Tak jak się uczymy czegoś innego, tak jak się uczymy czytania, pisania, czy różnych innych rzeczy, być może które nas tak naprawdę ograniczają. Kiedy wynaleziono pisanie. To służyło do komunikacji człowieka. A jak się komunikował Adam z Ewą? Znam historię Adama i Ewy, raj, Bóg i te sprawy. Jest okej, ja to akceptuję. Może inni znają inne historie. Wiem, że też informację mam taką, że jesteśmy pyłem całego wszechświata. W ogóle jesteśmy pyłem gwiezdnym. Zbudowane nasze ciała fizyczne są. A czym jest twoja dusza? Czym są nasze dusze, które codziennie porozumiewają się na bliżej bądź dalej znanych nam poziomach komunikacji? Jeden minut się nagrywa, nie przedłużam, bo fajnie się mówi w sumie. Cały czas jestem ciekawy, czy taką rozmowę z Bogiem, czy taką rozmowę z Wszechświatem, z Ziemią, mógłbym poprowadzić na żywo, w internecie. Czy nie byłoby to blokowane, ale to może być moje przekonanie właśnie, o to chodzi. Jesteśmy wszechmocni. Możemy wszystko. Czyli jeżeli ja sobie pomyślę, że mój przekaz, który będzie płynął od Ziemi, od Boga, od Wszechświata, będzie przyblokowany na internecie w postaci mojego nieumiejętnego wypowiadania się, bo tak sobie myślę, co nie? To tak będzie. A jak ja sobie pomyślę, że po prostu odpalasz internet i mówisz, i leci przez ciebie. Aj, dopiero teraz musiałem sam to wszystko zrozumieć, bo było mi to powiedziane. Dziękuję Gosia Górna, dziękuję. Możemy pisać w ogóle sobie codziennie skrypty. Dziękuję wszystkim moim nauczycielom, wszystkim ludziom, którym spotkałem. Agnieszka Haremza Derleta teraz. Agnieszka Derleta. Dziękuję mojej żonie, że jest ze mną, że w ogóle jest moją żoną. Bo od jakiegoś czasu mam żonę i nie wiem, o co chodzi, ale jest. Też mam ku temu jakieś rozkminki, w ogóle wszelkie znaki, gwiazdy, różne przepowiednie, cuda, jakieś wianki, numerologię. Nie wiem, czy mówiły, żeby być albo nie być. Oto jest pytanie z kobietą, która mnie kocha. Tak mówi, tak twierdzi, tak czuje. Być filozofem, niełatwe zadanie, powiem ci, kochanie. Ale właśnie to mi się podoba. Być filozofem. I teraz wyobraź sobie, kolego, koleżanko, przyjacielu, przyjaciółko, miłośniku dobrych wrażeń, że możesz być w tym świecie, kim tylko zechcesz. No i co? I czytasz w książce, że możesz być, kim zechcesz, prawda? No i teraz pytasz się siebie, kim ja jestem. Jutro takie pytanie, by the way, będziemy zadawać. Będzie wibracja 1. Też tam różne rzeczy powymyślałem. Poskładałem różne informacje o numerologii, o tym, o siamtym, o gwiazdach, o księżycu, o emocjach, o ciele fizycznym, do rezonansy, różne rzeczy, czego ja w życiu nie robiłem i czym się nie interesowałem albo interesowałem. To chyba tylko ja wiem, ja sam wiem i tak jak to się mówi, to tylko chyba sam Pan Bóg wie. No i teraz wiemy tak, wszystko sam Pan Bóg wie, a jak sobie uświadomisz temat, że to Ty jesteś tym samym Panem Bogiem, to teraz teoretycznie rzecz biorąc powinieneś wiedzieć wszystko. Ale co to znaczy wiedzieć wszystko? Ja myślę, że wiedzieć wszystko to znaczy wiedzieć wszystko w danym momencie, to co Tobie, dla Ciebie, Twojego rozwoju, Twojego życia jest potrzebne. No bo po co masz wiedzieć coś o tak zwanym przysłowiowym polskim Kowalskim? No po cholerę mi wiedzieć, czego on chce? Chyba, że coś chce mu sprzedać, no to dobrze wiedzieć, co chce Kowalski.
No i na tym się właśnie opiera cała świadoma sprzedaż. Znaleźć potrzebę klienta. A Bóg wszystko wie. No i właśnie, i teraz łączymy się z Bogiem. Bogiem, Bogiem, Bogiem. Nie ubrażając w ogóle świadomej sprzedaży. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Wybaczcie, jeśli kogoś uraziłem. Co w mojej głowie jest, to tylko sam Pan Bóg wie. Tak więc, jeśli połączysz się z tym samym Panem Bogiem, Ojcem swoim, bo codziennie On koło Ciebie jest obecny, czy czeka, nie wiem, na Twoje pytanie, żebyś znalazł odpowiedź i z odpowiedzi powstało działanie. Czy zawsze działasz tak, jak chcesz? Czy zawsze działasz tym, która myśl Ci się pojawia? W sensie, czy zawsze działasz pod wpływem myśli, emocji? Może emocji. Kiedy działamy? Mamy tak, działamy, mamy myśl, emocje, decyzje, akcja, rezultat. Czy działasz pod wpływem emocji, czy pod wpływem myśli? A jeśli działasz pod wpływem emocji, to czyich, czy swoich? A pod wpływem myśli, to czyich, czy swoich? Nie ma to jak pięknie spacerować sobie w świetle słońca. Wiele ludzi kocha przyrodę. Kogo byś się nie zapytał, to każdy kocha przyrodę. Przynajmniej ja znam takich ludzi. To dlaczego tak niewiele wiemy? Bo to już nie chodzi o to, czy ktoś kocha przyrodę, nie kocha i w momencie, czy jej szkodzi, nie szkodzi. W głębi serca myślę, że każdy czuje, co robi dla tej ziemi i przyrody, tylko dlaczego tak niewiele robimy, by jej pokazać wdzięczność naszą. Dlaczego do pewnego momentu, do teraz, były silniejsze programy, które mówią, żeby używać plastiku i wyrzucać go do morza. Żeby produkować ścieki. Przecież skoro jesteśmy kreatorami tego świata, dlaczego produkujemy takie rzeczy? Czy ktoś z Was zadawał sobie takie w ogóle pytania? Kto to produkuje? Właśnie ja bym nie chciał. A teraz zadaj sobie pytanie, czy Ty chcesz w ogóle produkować plastik? I skoro jesteś kreatorem tego świata, największą masz moc we wszechświecie człowieku, jako człowiek, ludzka postać i w ogóle, nie wiem jak to jeszcze określić, znajdź sobie sam na to odpowiedź. Czy Ty chcesz produkować plastik? Okay? Mamy moc wykreowania, czego chcemy, co pojawi się w naszej myśli. Czyli zbierzmy się w tej Radzie Międzygalaktycznej, skoro jeżeli w ogóle ona istnieje, albo w jakiejkolwiek Radzie i powiedzmy tak, okej, od dzisiaj nie robimy plastiku. Co może zastąpić plastik? Dzisiaj w dobie internetu i szybkości rozprzestrzeniania się wszelkiej informacji wierzę, że w przeciągu godziny czy dwóch znajdziemy, przyjdą odpowiedzi tysiące, w jaki sposób zastąpić plastik. Wybrać tą jedną, dwie, trzy, nie wiem, przynajmniej jedną, inną alternatywę do plastiku, by użyć odpowiedniej technologii, informacji, wiedzy. Przecież mamy na to pieniądze, przecież to są góry pieniędzy w ogóle. Ogólnie rzecz biorąc, dostępne dla wszystkich nas. Bo skąd pochodzą pieniądze? Przecież nawet fakt sam, że pieniądze papierkowe zrobione z papieru, czyli co? No papier zrobiony z ziemi, czyli ziemia daje te pieniądze dla każdego z nas. Z metalu mamy jakieś pieniądze też zrobione. Złoto kiedyś służyło za wymianę właśnie jako pieniędzy. To wszystko jest od ziemi, czyli należy do każdego człowieka, który po niej stąpa boso. Boso. Bo nie każdy stąpa boso. A ci, co nie stąpają boso, mają więcej pieniędzy. Ja tak czuję i normalnie ostatnio to zaobserwowałem
w mojej najbliższej rodzinie. Ci, co stąpali boso, mieli mniej pieniędzy. Nie wszyscy, bo już są jednostki, które ja czuję, które ja znam, którzy chodząc boso po ziemi już mają odpowiednią ilość pieniędzy, żeby tutaj kreować, budować, być wolnym, tak jak się mówi, finansowo i być szczęśliwym, radosnym. No i żyć tak, jak sobie zapragnęli. Żyć tak, jak sobie zapragnęli. Ludzie na boso, którzy chodzą, przynajmniej ci na naszym weselu, są radośni i szczęśliwi. Pomimo tego, że ja twierdzę, i to z moich obserwacji wynika, że ludzie, którzy chodzili w butach, mają więcej pieniędzy. Na koncie. W banku być może. Nie wiem. Mają więcej pieniędzy. Ogólnie rzecz biorąc. Tak to odbieram na zakończenie, bo się rozgadałem. W takim razie wracam do czytania książki z Anastazji. Jesteśmy tutaj wszyscy razem. Kocham Was, pozdrawiam. Do następnego zobaczenia, usłyszenia, czucia, wibracji naszej ziemi. Do zobaczenia.